Dzisiaj druga część filmu na temat witaminy C. Podam Wam konkretne wskazówki, którymi należy się kierować, wybierając taki preparat. Pierwsza i najważniejsza rzecz jest taka, że taki kosmetyk na skórę powinien działać. A więc wybierając kosmetyk z witaminą C, oczekujemy od niego, że będzie stymulował produkcję kolagenu, usuwał wolne rodniki i rozjaśniał skórę. Jeżeli witamina C nie jest w odpowiednim stężeniu, właściwie nie działa, to wtedy żadna z tych cech nie będzie miała poparcia w faktach i faktycznie tam działa zupełnie coś innego. Zazwyczaj działają dodatki. Druga rzecz jest taka, że jeżeli w preparacie jest bardzo, bardzo dużo składników, to znaczy, że coś jest nie okej, dlatego że samo wyprodukowanie dobrego serum o odpowiednich parametrach jest dość kosztowne i jeżeli mamy już tą dobrą witaminę C, zazwyczaj producenci ograniczają się do bardzo małej ilości składników, najczęściej 3 plus jakieś ewentualnie stabilizatory czy też substancje konserwujące, a jeżeli jest mniejsza ilość witaminy C, mniejsza skuteczność, to wtedy dodają dodatkowo więcej składników, na przykład arbutynę, kwas hialuronowy, glicerynę itd., itd. I ten preparat też będzie działał, będzie nawilżał skórę, ale nie będzie miał tego konkretnego działania, o które nam chodzi, czyli nie będzie miał działania związanego z aktywnością witaminy C. Jeszcze muszę powiedzieć, że w dzisiejszym programie omówię jakby dwie grupy produktów. Pierwsza grupa to jest serum z czystą witaminą C i ona ma najlepsze działanie, ma największe poparcie w pracach naukowych, w publikacjach naukowych, w podwójnie ślepych próbach, ale nie wszyscy mogą ją stosować. Druga grupa preparatów to są pochodne witaminy C, które z definicji działają słabiej niż witamina C, no ale dzięki temu są łatwiej tolerowane przez to dobre pH, są łatwiej tolerowane przez skórę, czyli skóry wrażliwe, skóry z trądzikiem różowatym mogą być większymi beneficjentami pochodnych niż witaminy C stricte czystej, bądź też przyjmujemy taką opcję kompromisową, że raz na tydzień nakładamy serum z czystą witaminą C, a w pozostałe dni nakładamy pochodną. Jeżeli skóra dobrze toleruje, to możemy zwiększyć częstotliwość nakładania takiego preparatu. Bez faworyzowania jakichkolwiek z firm powiem, że takim złotym standardem, jeżeli chodzi o witaminy serum z witaminą C, jest preparat SkinCeutical. Jest to tak zwany CE Ferulic. I to jest preparat, który ma patent na taki skład serum z witaminą C i ma udowodnione działanie kliniczne potwierdzające produkcję kolagenu, działania antyoksydacyjne, rozjaśniające skórę. Ja mam tylko próbkę, którą kiedyś dostałam, kupując ten produkt kiedyś, czyli z półtora roku temu, i chciałam Wam pokazać, że ta próbka, ten produkt jest już całkowicie utleniony. Preparat, który kupujemy w aptece, jest przezroczysty, a ten, tak jak widzicie, ma już barwę takiej bardzo mocnej herbaty. I taki preparat, to o czym Wam mówiłam w poprzednim filmie, może być wręcz niebezpieczny dla skóry, bo on działa jak wolne rodniki, czyli skórę niszczy. A celem tych preparatów z witaminą C, wszystkich takich kosmetyków z witaminą C, jest wymiatanie wolnych rodników. Wróćmy do meritum, bo jak zwykle didaskalia przesłaniają cały główny temat. Przygotowując się do tego programu, przeszukałam trochę półek sklepowych, zarówno tych wysokobrandowych, jak i budżetowych, i okazało się, że najwięcej kosmetyków jest pochodnymi witaminy C. To jest związane z ceną tych pochodnych, bo one są w miarę tanie. Poza tym często kremy takie bądź serum zawierają dodatkowo inne składniki, które de facto działają, a samo to działanie witaminy C jest właściwie prawie że niezauważalne. Jeszcze tutaj muszę odnieść się do tego, o co się dziewczyny pytały na forum, a mianowicie, czy można nakładać na skórę kropelki z witaminą C, które są na przykład dla dzieci. Jest kilka tych preparatów do użytku wewnętrznego. I odpowiedź brzmi: można, ale one nie działają, dlatego że tam dawka witaminy C, po pierwsze, ta dawka jest bardzo niewielka, 100 mg, kiedy w tych niektórych preparatów omawianych jest ponad 4000,
A po drugie, ponieważ to nie ma tam kwaśnego pH, które nie jest potrzebne do wchłonięcia tego preparatu z żołądka, ponieważ tam mamy kwas, dlatego one nie będą w ogóle na skórze działać, więc niestety nie da rady tutaj ich zastosować z taką skutecznością, żeby to miało jakikolwiek sens. Natomiast to, do czego chciałam Was zachęcić, to oczywiście czytanie ulotek i czytanie opakowań. Jest kwas askorbinowy, L-ascorbic acid, o którym Wam już wspominałam, mówiłam w poprzednim filmie, powinien być w stężeniu, w odpowiednim stężeniu w preparacie i to stężenie powinno być około 15%. I na rynku polskim występuje, albo znalazłam FlavoC, serum z FlavoC, jest Lik witamina C, to jest polska firma, która ma bardzo dobry preparat, muszę powiedzieć, chociaż go nie używam, nie mam go w domu, ale z analizy składników i cenowej relacji ceny do jakości mogę powiedzieć, że to jest bardzo dobry preparat i niedostępny na polskim rynku SkinCeutical, niedostępny na polskim rynku, ale można go zamówić z Wielkiej Brytanii, Timeless UK, witamina C, niedostępny z żalem na polskim rynku Drunk Elephant, który ma bardzo dobre recenzje, bardzo dobre opinie i dostępny na rynku polskim Kiehl's, witamina C, serum z witaminą C. Bardzo dobry, ale cena jest też w granicach 300 zł, a więc jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić, to oczywiście zachęcam, ma bardzo dobre opinie. Jakie takie ogólne cechy powinny mieć te preparaty i jakie mają te preparaty, które wymieniłam, że zwróciłam na nie uwagę? A więc dobry preparat z witaminą C powinien mieć w opisie niskie pH. pH niskie, czyli poniżej 3 i taki pH ma SkinCeutical pomiędzy 2,5 a 3. Lik witamina C ma poniżej 3,2. Również Timeless ma poniżej 3,5 bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Drunk Elephant nie znalazłam jakie ma pH. Redermic C, który też zawiera witaminę, czystą witaminę C, nie znalazłam jakie tam jest pH, ale podejrzewam, że nie jest zbyt niski, jest w granicach 6, bo jest to dobrze tolerowane przez skórę. Druga cecha poza pH, aha, jest część firm, które podają, że mają cudowne serum i tak dalej, ale nie podają tego pH. No więc jeżeli nie podają pH, to znak zapytania, jak to się wchłania. Żeby się dobrze wchłaniało, musi mieć niskie pH. Jak ma niskie pH, drażni skórę. Więc tutaj mamy tą odpowiedź, że nie zawsze, nie dla każdej skóry ten preparat może być dobry. Ale idźmy dalej. Sprawdzamy stężenie preparatów. 15% stężenie jest optymalne i najlepsze. I takie stężenie ma CF Rulik SkinCeutical, ma Drunk Elephant, ma Timeless UK witamina C, ma Lik witamina C i to chyba wszystkie, bo Redermic ma około 5%, czyli ma w miarę niskie stężenie. Dalej, cechy preparatu po otwarciu. Cudownie by było, jeżeli ten preparat jest przezroczysty, bo wiemy, że on jest, nie jest zoksydowany, nie jest uszkodzony, i nie jest utleniony już całkowicie, w związku z czym nie uszkodzi nam skóry. Przezroczysty jest zarówno SkinCeutical, Drunk Elephant, Timeless, Lik Farmu polskiego. Lekko żółtawe zabarwienie ma Auriga, lekko żółtawe ma Redermic C. Poza tym preparaty wszystkie właściwie z witaminą C powinny być w przyciemnionych opakowaniach, bądź też całkowicie nieprzepuszczalnych, nieprzezroczystych opakowaniach. I te preparaty, które już wymieniłam, one mają takie przyciemnione. FlavoC ma całkowicie ukrytą zawartość. Redermic C jako krem, ale jest w takim aluminiowym opakowaniu, więc bardzo wąziutki ma ujście tego preparatu, więc też super przy zakręceniu ma niewielki kąt, przy otwarciu po zakręceniu ma niewielki kontakt z powietrzem, a więc to jest bardzo dobre. Teraz następna cecha, dodatkowe składniki. Wydawałoby się może, że dodatkowe składniki to jest bardzo pożądana cecha. Owszem, tak, ale za jaką cenę? Jeżeli mamy bardzo dobrą witaminę C, która się wchłania, producent nie doda nam tam zbyt wielu składników, bo to podniesie koszty. I tak widzicie, że ta
do której się odnoszę, ten SkinCeutical, ona jest bardzo droga, bo kosztuje w granicach 500 zł, 130 euro, różnie zależy, gdzie można ją kupić. Ale jej odpowiednikiem, ta Timeless UK, ona kosztuje, jeżeli dobrze pamiętam, około 26 funtów, a więc to już będzie cena w granicach 150 zł. Może to być bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli ma dużo składników, to znaczy, że to się odbywa po to, żeby dodać wartości dodanej do tej witaminy C, która nie jest taka super. Bo jakby była super, to ona sama w sobie będzie działać i nie trzeba dodatkowych składników, bo nie potrzebujemy tego. Dodatkowe składniki możemy mieć skądś indziej. A więc najczęściej taki idealny preparat ma ze trzy dodatkowe składniki, czyli witaminę E, która przedłuża działanie witaminy C, kwas ferulowy na przykład, który obniża pH, bądź też ginkgo biloba, bądź też jakieś konserwanty, ale dobrze, żeby to nie były parabeny. I tutaj jedno zastrzeżenie do Liquifarmu. Witamina C Liquifarmu, która ma doskonałą cenę, bo kosztuje w granicach 60 zł, jest stabilizowana parabenami. No to jest właściwie... Mi te parabeny nie przeszkadzają, ale wiem, że jak będziecie czytać ulotkę, możecie zwrócić na to uwagę. Gdyby nie te parabeny, to byłby to absolutnie, absolutnie doskonały preparat, ale myślę, że i tak na tle tych wszystkich wymienionych, porównując cenę do jakości, to ten Liquifarm jest jednym z preparatów, które jako numer jeden można wybierać wśród tych serum dostępnych na naszym rynku, bo nie ma zbyt wielu takich dobrych preparatów. Oczywiście Flavo C jest też bardzo dobry, dostępny na naszym rynku od dawna, ma już swoich zwolenników. W przypadku Flavo C mamy zarówno słabszą wersję 8%, która mniej drażni skórę, czyli może być dla tych skór młodszych, może być też dla takich bardziej uwrażliwionych, ale oczywiście też skuteczność będzie mniejsza. I dla skór dojrzałych, dla skór tłustych 15% serum bardzo dobrej jakości. Teraz odnosząc się do pochodnej witaminy C, które tak jak powiedziałam działają słabiej. Działają słabiej, ale działają, więc jeżeli nie jesteśmy w stanie tolerować tej takiej czystej postaci witaminy C, wtedy możemy używać pochodnych. I taką bardzo często występującą jest askorbyl tetraizopalmitate, palmitynian, który kupiłam w firmie Ordinary. Podobny składnik macie na mazidła.pl i jeszcze może być w Mincer Pharma. Teraz często będziecie pytać zapewne o czysty proszek witaminy C, który jest najskuteczniejszą formą witaminy C, jeżeli chodzi o przyjmowanie wewnętrzne. Natomiast, żeby zadziałał na skórze, ten proszek jest bardzo tani, bo na tych niektórych portalach kosztuje 6 zł, w Ordinary kosztuje bodajże 7 euro, a więc jest on super dostępny. Jedyną wątpliwość mam taką, czy będziecie wiedziały, z czym to łączyć, ponieważ samo rozpuszczenie w wodzie może spowodować, że się bardzo niewiele wchłonie, ponieważ nie będzie tego odpowiedniego pH, a sama ta witamina C może drażnić nam skórę. Więc to jest jedyna moja wątpliwość. Jeżeli będziemy ją mieszać na poczekaniu za każdym razem przed nałożeniem na skórę, no więc zapewne jest to jakaś opcja. Podsumowując dzisiejszy program, celujemy w czystą witaminę C, kupujemy serum z czystą witaminą C, przechowywamy ją odpowiednio w lodówce, chroniąc przed światłem. Jeżeli mamy bardzo wrażliwą skórę, to nakładamy tylko raz na tydzień, co drugi, trzeci dzień. W międzyczasie nakładamy pochodne i tutaj nie ma takiego dużego znaczenia, jaką pochodną wybierzecie, bo jak to mówią, te pochodne cudu nam na skórze nie zrobią. Ale lepiej je stosować niż nie stosować. Z łagodniejszej opcji zawierającą czystą witaminę C mamy Redermic C. Czyli w dzisiejszym programie według mojej osobistej, absolutnie tendencyjnej opinii wybrałabym dwóch zwycięzców. Jedną to będzie preparat Redermic, który używam od bardzo długiego czasu i większość zachęca mojej pacjentki. Redermic ma trzy opcje dla skóry tłustej, która nie zawiera parafiny. Uwaga! Dla cery suchej, która zawiera parafinę, więc będzie Was wysypywać, te, które nie lubią parafiny, i zawiera wersję z
z filtrem, który ma oktokrylen. Tego filtru nie lubię, dlatego myślę, że najfajniejszą opcją z tych wszystkich jest ta opcja dla skóry tłustej, która nie zawiera parafiny, więc właściwie się nadaje dla każdego, ale jest celowana na skórę tłustą. I drugim zwycięzcą, którego nie miałam przyjemności poznać osobiście, tylko znam z relacji dziewczyn na forum oraz analizy składników, to jest witamina C firmy Lik Pharma. Ma świetną relację ceny do jakości i właściwie można ją z czystym sercem polecić. Chętnie odpowiem na wszystkie Wasze pytania na forum dotyczące preparatów. Czasami zajmuje mi to trochę czasu, ale się staram w miarę szybko odpowiadać. Mam nadzieję, że ten film Wam dzisiaj będzie się podobał, bo trochę czasu mi zajęło znowu przygotowanie się do niego. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.